Hejo, hejo, hejka dzieciaki! Witam Was na kanale Kocham Zabawki, a w dzisiejszym odcinku będzie mnóstwo fantastycznej zabawy. Bawimy się dzisiaj w fantastycznym miasteczku Play-Doh Town. Moi kochani, mamy tutaj całe miasteczko, mnóstwo atrakcji. Za chwileczkę zobaczycie, jaką przygodę nasi bohaterowie przeżyją. Warsztat mechaniczny jest najlepszy! Haha! U mnie to wszyscy naprawią swoje autka, wymienią oponę i co tam tylko dolega samochodowi czy innemu pojazdowi, ja wszystko naprawię! Jestem najlepszy, jestem niezastąpiony, a mój warsztat to jest numer jeden w naszym miasteczku. Ciekawe, czy ktoś dzisiaj będzie potrzebował mojej pomocy? La, 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 la. O, muszę dzisiaj wybrać się na zakupy. Mam tyle rzeczy do załatwienia. Muszę zakupić jakieś piękne kwiaty i je potem wsadzić w ogrodzie. Będą pięknie pachniały latem. O, muszę kupić jeszcze coś do jedzenia, może jakąś sukienkę dla siebie. Oj, dużo tego, dużo. Ale na szczęście mam swój niezastąpiony samochodzik. Wsiadam tylko do niego i jadę. Przewozi moje wszystkie zakupy. Oj, a zakupy robię naprawdę ogromne, więc takie autko zawsze mi się przydaje. Jestem już w środku i mogę ruszać. Tidit, tidit. O, dlaczego tak opornie jedzie? Co się dzieje? Zawsze tak szybko śmiga moje autko, a dzisiaj to ja nie wiem, co się dzieje. Brum, brum, brum. Co jest? Dlaczego nie mogę ruszyć? Ojejku. No tylko nie to, tylko nie to. Chyba moje autko się zepsuło. Ja nie mam na to czasu. Muszę przecież zrobić jeszcze tyle zakupów. O, będę musiała chyba szybko podjechać do warsztatu. O, chyba słyszę, że ktoś nadjeżdża, ale super! Oho, w moim warsztacie wszystko naprawię. Wszystko zawsze wyjeżdża tutaj. Z pierwszej ręki zrobione. Zapraszam, zapraszam. Prum, 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 prum. O, cześć, witaj, witaj, dobrze Cię widzieć. Potrzebuję pomocy, a bardziej to mój samochodzik potrzebuje pomocy. O, do usług. Opowiedz, co się stało, dlaczego potrzebujesz pomocy? A, właśnie wsiadam do autka, ponieważ chcę zrobić zakupy, a tutaj co? Nie odpala, a w sumie to odpala, ale tak jedzie brum, 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 tak bardzo powoli jedzie. Chyba potrzebuje Twojej pomocy. O, zaraz sprawdzę, co tam mogło się stać. Ha, podejrzewam już kilka rzeczy, ale oczywiście muszę auto zabrać na przegląd. Ile taki przegląd będzie trwał? Nie ukrywam, że bardzo mi się śpieszy. Chciałabym zrobić zakupy, no i muszę przed południem wrócić jeszcze do domku. Chciałabym wrócić autem. Nie mam innego pojazdu do jeżdżenia. Mam nadzieję, że to długo nie potrwa. Jeśli tak bardzo zależy Ci na samochodzie dzisiaj, to oczywiście od razu się nim zajmę. O nic się nie martw. Mam nadzieję, że w godzinę się wyrobię. Dobrze. Sprawdźmy, co się tutaj wydarzyło. O, muszę zrobić dokładny przegląd. Aha, no dobrze, tu nic nie dzieje się, tu też wszystko okej. Wygląda jakby wszystko było dobrze, ale sprawdzę jeszcze koło. Aha, no tak, i wszystko jasne. Moja przyjaciółka złapała panę. Ha, koło jest przybite, dlatego tak powoli auto jechało. Będę musiał wyprodukować oponę i nową założyć. Ha, to tam dla mnie jest 5 minut. Wspaniały warsztat, w którym wszystko idzie zrobić. O, proszę bardzo. Pierwszy wzór, szablon, to już jest koło. Zaraz zrobimy kilka opon i autko będzie jak nowe. Proszę bardzo, tutaj jest opona. Zaraz nową zrobimy, nie ma na co czekać, więc daję tutaj brązową modelinę Play-Doh. Z nią to zawsze najlepsze koła wychodzą. To już jest sprawdzony przepis. I uwaga, uwaga, ta-dam, i jest koło. Zrobię jeszcze na wszelki wypadek jedno koło. O, zapasowe. Dam jej, niech ma, bo pewnie znowu za niedługo przyjedzie i powie, że ma panę w samochodzie, więc już tutaj mam kolejne koło. Okej, moje dwa koła do auta są gotowe. Teraz muszę je tylko dobrze wyprofilować. O, właśnie tak. Troszeczkę je pokręcę, teraz drugie.
Profil jest bardzo ważny. Koło musi być prościutkie i równiutkie, tak aby dobrze jechało w aut. Są zrobione, to teraz można je przymocować do naszego autka. Już za niedługo nasza przyjaciółka będzie mogła wyjechać z nowym autkiem. Okay. Sprawdźmy, które koło było przebite. O, to nie to, to tutaj jest. Zaraz je naprawimy, nałożę nowiutkie koło i moja przyjaciółka będzie mogła śmigać nowym autem, więc tutaj pamiętam, że o było to, nakładam oponę i proszę bardzo, samochód jak nówka. Przepraszam, ale mam pytanie, czy moje autko jest już może zrobione? Jest już późno, śpieszę się do sklepu, chciałabym już to autko odebrać, czy mogę? Iście, autko już jest gotowe do odbioru, proszę bardzo, może nim pani wyjechać z mojego warsztatu. Chwileczkę, jeszcze tylko kilka tu rzeczy dokręcę, tutaj koło przykręcę, tak aby jeździła pani bezpiecznie, może jeszcze kierownicę trochę dokręcę, o tak, tak, aby całe auto było mega, mega bezpieczne. Mam jeszcze takie nietypowe pytanie, mam nadzieję, że pan się zgodzi. No, słucham, o co chodzi? Ponieważ zawsze marzyłam, aby na moim autku była taka błyskawica, taka żółta błyskawica, ale ja sama nie potrafię tak ładnie malować i chciałam się zapytać, czy może pan jest w stanie zrobić mi taką błyskawicę na aucie? No jest taka opcja, nie ukrywam, jestem dosyć dobrym malarzem. Kilka razy już robiłem różne wzory na takich autach. Mogę się podjąć tego zadania, czemu nie? W sumie fajna sprawa. Naprawdę? Naprawdę pan się tego podejmie? Jestem zachwycona. No więc poczekam tutaj jeszcze 5 minut. Wystarczy tyle czasu? O, myślę, że spokojnie wystarczy 1 minuta. Raz, dwa i będzie błyskawica namalowana na autku. No to świetnie. W takim razie czekam. Czekam na błyskawicę. O, za chwileczkę będzie już gotowa. Proszę się o nic nie martwić. Już za chwilę błyskawica będzie zrobiona. Będzie idealna. Taką, jak sobie pani wymarzyła. No i proszę bardzo, błyskawica gotowa. Moja klientka na pewno będzie zadowolona. Widziałem, jak jej zależy na tych błyskawicach. Haha, niech tylko zobaczy, jaką robotę zrobiłem. A to może dostanę jakiś napiwek. A, dzień dobry, i co? Czy auto już jest gotowe? Czy udało się panu zrobić tę błyskawicę, o którą prosiła? To tylko zobaczyć, błyskawica jest zrobiona. Mam nadzieję, że spodoba się pani ta błyskawica, ponieważ starałem się jak mogłem. Jest przepiękna! Jaka piękna błyskawica! O takiej właśnie marzyłam. Żółta błyskawica na moim samochodzie. Jest pan czarodziejem. O, dziękuję, dziękuję. To tylko moja robota. Staram się robić, co mogę. Ho, ho. Jeśli błyskawica się podoba, to jestem zachwycony. Dziękuję bardzo za pomoc, ale teraz to ja już naprawdę muszę pędzić do sklepu. Niedługo wszystkie galerie zamykają, a ja muszę jeszcze zrobić mnóstwo zakupów. Do zobaczenia! Najważniejsze, że klient jest zadowolony. Jestem zachwycony. He, dzieciaki, a jeśli wam się kiedyś zdarzyło naprawić jakieś auto albo co lepsze, narysować na tym aucie błyskawice, to koniecznie napiszcie to w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Kocham Zabawki, no i dajcie lajka, czyli łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. A ja was zapraszam ponownie do mojego warsztatu. Jeśli coś wam się stanie z autkiem, zapraszam do mnie. Powodzenia i do zobaczenia. Pa, pa!